proszę, i akcja. Zainspirowało mnie to, że się przeniosłem z jednej dzielnicy do drugiej, do Śródmieścia. I w tym miejscu, gdzie jest mój dom, był parking przez wiele, wiele lat, od czasów powojennych. A ponieważ jestem dociekliwy, to wiedziałem, że nie mógł być tam parking przed wojną, bo to był centrum Warszawy, więc zacząłem sprawdzać, co tam jest. I okazało się, że tam był pałacyk Klary Dillenius. I w tym pałacyku, widocznie pewnie po jej śmierci, rodzina to sprzedała. Najpierw było poselstwo niemieckie od 24 roku, potem od 33 już ambasada Rzeszy. I to mnie na tyle zainspirowało, że pomyślałem sobie, co by było gdyby. No i zacząłem, puściłem, jak to się mówi, wodze fantazji. I wymyśliłem sobie, co by było, gdyby jakiś bogaty wujek zostawił mieszkanie na lato swojemu bratankowi z żoną, żeby się opiekowali kotem. No i zaczynają tam mieszkać i powoli zaczynają się dziać dziwne rzeczy. I coraz więcej rzeczy zaczyna na to wskazywać, że może ten czas nie do końca wyparował z tamtego miejsca i że jest coś takiego jak duch miejsca. I czasem się zdarza, że jak wysiądą na nie tym piętrze z windy, no to są w 39. Mamy, że tak powiem, dwa czasy. Jeden jest to współczesna Warszawa, a drugi to jest parę dni tuż przed wybuchem wojny. Zaczyna się to trochę jak taki thriller-horror, a potem zamienia się to dalej chyba w taką fantazję. No, krótko mówiąc, ja lubię mieszanie konwencji i zmiany gatunków w środku filmu i to trochę takie będzie. Główne role rzeczywiście grają młodzi aktorzy, nie to, że zupełnie nieznani, ale to trzeba rzeczywiście gdzieś ich wypatrywać w teatrze albo w jakichś małych rolach w serialach niektórych. Myślę tu o Magdzie Grądziowskiej, która gra główną rolę, gra Melanię, i Bartku Porczyku. On gra dwie role, bo on gra siebie, znaczy gra Przemka, czyli bohatera, pisarza z roku 2012, a równocześnie gra swojego pradziadka, którego spotyka w 39. A jeszcze jest trzecia postać, młoda Niemka, ona się nazywa Ingeborg, i tu absolwentka szkoły, chyba jeszcze studentka szkoły warszawskiej, Ola Domańska. Postać Ingeborg, jest to kobieta pracująca w ambasadzie, bardzo, że tak powiem, sensualna, która pała ogromnym uczuciem do jednego ze swoich współpracowników i stara się, żeby on odwzajemnił w końcu to uczucie. No, tu nie ma za dużo postaci, ale wszystkie starają się tak właśnie poszukać bardziej kluczem aktorów nieopatrzonych, bo to jest tego rodzaju film po pierwsze, a po drugie, no myślę, że za zbyt wielu aktorów jest, którzy nie mieli szansy, jest za mało ról, a za dużo dobrych aktorów mamy w Polsce. I to jest jakiś paradoks, że sami aktorzy grają wszystkie te role i to jest dla nich niedobrze i dla tych ról. Właściwie nie mam większych problemów z językami, aczkolwiek niemiecki. Naprawdę stresowałam się, musiałam siedzieć wiele godzin, żeby zyskać taki spokój w ciele, że tak, że mogę swobodnie myśleć nad postacią, a nie muszę przejmować się dialogami po niemiecku. I pamiętam nawet taką historię, kiedy mój nauczyciel niemieckiego, jak nie odrobiłam pracy domowej, powiedział: oj, Aleksandra, chcesz być aktorką, nie umiesz nic po tym niemiecku powiedzieć, a co jeżeli dostaniesz rolę po niemiecku? Ja wtedy bez zająknięcia powiedziałam: nie przyjmę jej, a teraz jestem tutaj. Jako widz wolę oglądać twarze no, rzadziej oglądane niż jesteśmy do tego przyzwyczajeni w różnych serialach, czy nawet w filmach. A chociaż mam też Roberta Więckiewicza, ale ja go traktuję jako takiego mojego aktora od dawna i on też tak traktuje współpracę ze mną chyba, bo my nie musimy się namawiać, wiem, że jak robię film, to on tam gra. Na pewno odtworzymy ten fragment ulicy Pięknej, czyli kiedyś to się nazywało Piusa XI, tam gdzie stała ta ambasada i ten pałacyk Klary Dillenius odtworzymy. Dużo jest efektów specjalnych w tym filmie. I to mnie trochę napawa niepokojem, ponieważ nie do końca mam wyobraźnię, żeby wiedzieć, co tam będzie na ekranie. No mam wprawdzie te jakieś różne animatiki i takie różne rzeczy, które mają mi przybliżyć, co będę widział. A dopóki tego nie zobaczę, to nie wiem, czy to będę miał. Ale mówię, że jest dużo efektów specjalnych, to nam może trochę wydłużyć postprodukcję, ale jestem dobrej myśli, ponieważ pracuję z Orką, ze studiem Orka, z którym od dawna współpracujemy. I również zatrudniłem tym razem
firmę, która się nazywa Newborn i którą znalazłem w internecie. Niejako oni mi sami się narzucili, ponieważ oni sami z siebie robili, odtwarzają starą Warszawę w ruchu, w obrazach. I wydawało mi się, że przy tym filmie wyjątkowo oni powinni również być częścią tego projektu. I jakoś tak udało się te dwie firmy ze sobą, żeby się ze sobą współpracowały. Każdy ma odpowiedzialne zadanie, inne trochę. I myślę, że to w sumie filmowi wyjdzie na dobre. Postprodukcja będzie dosyć żmudną częścią pracy. No, zdjęcia kończymy w sierpniu, no potem montaż i tak dalej. Staramy się, żeby gdzieś pod koniec marca film był gotowy, może w połowie.